Zajmiemy się wydalaniem oraz budową układu wydalniczego. Odpowiemy sobie na następujące pytania. Co to jest wydalanie? A co wydalaniem nie jest? Oraz co stanowi układ wydalniczy człowieka? Wydalanie jest to pozbywanie się przez organizm zbędnych i szkodliwych produktów licznych przemian biochemicznych organizmu. Wydalaniem nie jest usuwanie niestrawionych resztek pokarmu przez końcowy odcinek układu pokarmowego, gdyż proces ten nosi nazwę defekacji. Układ wydalniczy jest to zespół narządów służących do oddzielenia i wydalenia zbędnych produktów przemiany materii. Teraz sobie porównamy drogi i podstawowe produkty wydalania. Możemy wydalać poprzez układ moczowy wraz z moczem następujące substancje: mocznik, nadmiar wody i nadmiar soli mineralnych oraz substancje trujące. Możemy wydalać za pośrednictwem układu oddechowego wraz z wydychanym powietrzem i wydalamy tutaj wtedy dwutlenek węgla i wodę. Możemy wydalać przez skórę, przez gruczoły potowe w postaci potu i wydalamy wtedy wodę, sole mineralne i mocznik. Jak jest zbudowany układ moczowy człowieka? Tutaj elementów zbyt dużo nie ma. Mamy nerki jako narządy parzyste, mamy parzyste moczowody, pęcherz moczowy oraz cewkę moczową. I teraz najważniejszym narządem układu moczowego są nerki, gdyż posiadają one mechanizmy filtrujące krew ze szkodliwych substancji. I jak jest zbudowana nerka? Ma tutaj tętnicę nerkową, która doprowadza krew do nerki, żyłę nerkową, która odprowadza krew z nerki. Tutaj po środku mamy rdzeń nerki, jest to ciemniejsza warstwa wewnętrzna zbudowana ze stożkowatych struktur zwanych piramidami. Szczyt każdej piramidy tworzy brodawkę nerkową składającą się z ujść cewek zbiorczych. Tak bardziej z zewnątrz mamy korę nerki zbudowaną głównie z ciałek nerkowych, gdzie następuje właściwa filtracja krwi. Po środku, we wgłębieniu, mamy tak zwaną miedniczkę nerkową. Nie bierze ona udziału w filtrowaniu krwi, jedynie zbiera i odprowadza z nerki mocz do moczowodów, a następnie do pęcherza. Teraz zajmiemy się drogami wyprowadzającymi mocz. Jak wspomnieliśmy, mamy tu narządy parzyste, tak zwane moczowody. Są to długie na około 30 cm przewody uchodzące z miedniczek nerkowych i odprowadzają one mocz z nerek do pęcherza, ale dzięki skurczom mięśni gładkich moczowodów wspomaga to przepływ moczu do pęcherza. Pęcherz moczowy z kolei to narząd o elastycznych ścianach, gdzie mocz gromadzi się przez pewien czas, gdyż tutaj z nerki, z miedniczki nerkowej spływa cały czas. A tutaj może być wydalany okresowo dzięki cewce moczowej. Jest to przewód, którym mocz jest usuwana na zewnątrz. U kobiet osiąga ona długość 5 cm, u mężczyzn 18 i oddawanie moczu możemy kontrolować dzięki mięśniowi zwanemu zwieraczem. Podstawowymi elementami funkcjonalnymi i budulcowymi nerki są tak zwane nefrony i składają się one z naczynka doprowadzającego krew tutaj i zbiera się ona, ta krew, w
tak zwanym kłębuszku nerkowym, tu jest w środku skupisko takich naczynek krwionośnych włosowatych, gdzie przenika pod ciśnieniem osocze do tak zwanej torebki tego kłębuszka tutaj. I powstaje tutaj, idzie sobie tak zwany mocz pierwotny, który zawiera jednak zarówno substancje szkodliwe, jak i potrzebne jest to przesącz osocza. Następnie z powrotem do naczynek krwionośnych, które tutaj oplatają kanalik nerkowy, bo to jest kanalik nerkowy, tak się zakręca i idzie, i przenika z powrotem woda do krwi z powrotem i substancje potrzebne, jak na przykład glukoza czy aminokwasy. I tu mamy zakręcający się kanalik nerkowy, tutaj, a tu już mamy cewkę zbiorczą, w której mamy już ostateczny mocz.